temacie konferencji i tak. Słów, które padły przed momentem, bo słyszę, że polski rząd planuje budowę 49 ośrodków dla obozów, tak jak przed momentem. Czy chodzi o te 49 ośrodków centrów integracji cudzoziemców, które zostały rozpoczęte za państwa rządu, jak słyszymy w 2021 roku? Odniosę się do tego. Pytanie proszę. Jakie jest pytanie? Czy chodzi o te ośrodki, które zostały rozpoczęte za budowę? A ile zostało rozpoczęte? Ja chciałbym, Piotrze, jeżeli pozwolisz, chciałbym zapytać... Państwa rządów, a nie, że rząd buduje dzisiaj jakieś obozy dla uchodźców, bo takie zdanie przed momentem padło. Dla kogo były otwarte dwa? Bo chodzi o dwa, które zostały otwarte w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan redaktor to wie? Czy pan wie, dla kogo te dwa centra otwarte i podpisane zostały otwarte? Ja pytam, czy pan wie? Nie wiem. To panu powiem. Dla Ukraińców, dla matek z dziećmi. Widzi pan różnicę między Ukraińcami a islamskimi terrorystami, o których mówiliśmy wczoraj w trakcie debaty o finansowaniu przez Iran, czy nie? Czy widzi pan różnicę między tymi, którzy są podrzucani przez Niemców na granicę, o czym mówiła pani minister Zalewska, a matkami z dziećmi z Ukrainy? Widzi pan, czy nie? Bo to jest bardzo płytka manipulacja. Pan dobrze o tym wie. Były relacje z podpisania tych umów. Widział pan, kto w tych centrach jest. Co więcej, wie pan, jak nazywały się... Jeszcze nie skończyłem. Wie pan, jak te ośrodki się nazywają w Niemczech? Nazywają się tak samo i są finansowane dla nielegalnych migrantów. Tyle mam do powiedzenia, więc jeżeli pan tego nie wie, to proszę się doedukować przed konferencją. Dobrze, jeżeli inna redakcja ma pytanie, to bardzo proszę. 7 pytań pan zadał w tym czasie, a ja ciągle pytam, czy chodzi o te same ośrodki. Dlaczego tym razem ten sam ośrodek nazywa pan obozem? Czy nazywają państwo? Dlatego, że byłem na Lampedusie, proszę pana, który nazywa się także Centrum Pomocy, Pierwszej Pomocy Migrantom i to są obozy, proszę pana. W praktyce byłem jedynym przedstawicielem Parlamentu Europejskiego, przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości i EKR-u, który tam się wybrał, pomimo tego, że cały parlament, ponad 700 posłów o tym dyskutuje. Nikomu z EPP, z Platformy, z PSL-u, z Lewicy nie chciało się tam pojechać, nie miał odwagi tam pojechać, a ja pojechałem i zobaczyłem, jak to wygląda w praktyce, więc panu mówię, bo pan tam też nie był. Wygląda to tak, że nazwa to jest jedno, a praktyka, co można było widać, to można było zobaczyć na moim nagraniu, jest drugie. Tak, to są obozy, ponieważ na Lampedusie jest 426 miejsc, a było w niej 12 tysięcy ludzi po pierwszym miesiącu. Rozumie pan, dlaczego nazywamy to obozami? Ponieważ nie są to żadne centra integracji, nie są to miejsca, w których psycholog będzie pomagał ludziom z traumą powojenną, tak jak było to w przypadku pierwszych dwóch ośrodków Ukraińców, matek z dziećmi, tylko są to nielegalni migranci, którzy zapłacili przemytnikom, mężczyźni w wieku poborowym, którzy mieli siłę dostać się przez las, a jeden z nich zabił naszego żołnierza, a my teraz będziemy dawać 432 miliony złotych, pomimo tego, że nie ma na 14 i połowa już jest zabrana, pomimo tego, że sprzedaż spadła, a Henning Kloska mówi o tym, że to dobrze dla klimatu, że ludzie nie kupują ubrań i tak dalej, nie chcę wchodzić w populistyczne tony, ale to są fakty, więc jeżeli pan nie wie, czy to są te same centra, to ja mówię, nie, proszę pana. To jest ta sama ustawa, 21 roku. Oczywiście, że tak. Co z tego, proszę pana, skoro w ramach tej ustawy nie będą przyjmowani, proszę pana, Ukraińcy, matki z dziećmi, tylko ci, którzy są podrzucani przez Niemców, prawda? Prawda. Ustawa, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ustawa. Bardzo proszę. Nie, moment. Przepraszam. O i tak w materiale... Przepraszam, ale pan właśnie, redaktor z TVN-u, stosuje typową dla TVN-u manipulację. Niech pan nie wyłącza kamery w tej chwili, bo być może panu się nie nagra. Rozumiem. Tak, oczywiście. Jestem zbyt duży widocznie dla pana. Natomiast wie pan co? Powiem tak. To jest piękna, klasyczna dla was manipulacja. To znaczy, my mieliśmy dwa ośrodki, które pomagały osobom, które uciekały przed wojną. Teraz pod tą samą nazwą, specjalnie Donald Tusk robi ośrodki, które przyjmą osoby z paktu migracyjnego. Czyli jaki to jest zabieg rządu Donalda Tuska? Pod tą samą nazwą będzie się kryło zupełnie coś innego. Prawda? I to jest ta manipulacja, to jest ta różnica, czyli do ośrodków, które mają taką samą nazwę, będą trafiały zupełnie inne osoby. I wtedy pan z TVN-u powie, że to jest pomysł PiSu, a to nie jest pomysł PiSu. Powie pan, jaka jest różnica? Że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości pakt migracyjny nie przeszedł w Unii Europejskiej. Pan kojarzy taki fakt? Kiedy pakt migracyjny został przegłosowany? Kiedy premierem był Donald Tusk. I w związku z tym za naszych czasów nie było możliwości przerzucania do tych ośrodków osób, które są z paktu migracyjnego, bo paktu migracyjnego nie było. Bo teraz on został przegłosowany, bo Donald Tusk wrócił tak, jak sobie Ursula von der Leyen życzyła na stanowisko premiera i po prostu przymknął oczy i to przegłosował. A co więcej, na Radzie Europejskiej te kilka dni temu przygotował takie stanowisko i poparł takie stanowisko, które oznacza przyspieszenie realizacji tego pakietu. W związku z tym takie są fakty, panie redaktorze. I naprawdę przez to, że nazwiecie to samo, znaczy tym samym słowem coś innego, nie zmanipulujecie opinii publicznej, ludzie są mądrzejsi od was. I jeszcze jedna rzecz, skoro to jest pomysł PiSu,
a PiS był taki zły, to chyba trzeba wyrzucić go do kosza, a nie kontynuować. Panie Tusk, może pan to w materiale pokaże, bo logiki tu nie widzę. PiS był zły, trzeba było odsunąć od władzy, PiS podejmował złe decyzje, PiS podejmował złe decyzje także w trakcie polityki migracyjnej, no to skoro PiS był taki zły, no to jakżeż kontynuować politykę PiS-u, panie Tusk, i TVN-ie?